drugiego na 60 metrów ze spotki. Stronę pierwszego, Artur Boga. Mimo że dzisiaj nie udało się wygrać, to cały czas udowadnia pan, że jest w wysokiej formie i w związku z tym może jednak zdecyduje się pan na to, żeby wziąć udział w halowych mistrzostwach Europy. Jest pan liderem list europejskich. Nikt na świecie chyba cały czas w tym sezonie nie pobiegł, tak więc może jednak by wystartować. No tak, będzie taka próba podjęta na pewno startu na mistrzostwach Europy halowych w Belgradzie. To ta decyzja już zapadła. A przede mną Mistrzostwa Polski, być może jeszcze jeden start w Hiszpanii. No jeszcze troszeczkę pracy też przede mną, bo ten sezon halowy nie były to jakieś wielkie przygotowania. Nie było, niespecjalnie przygotowywałem nie wiadomo jak wysokiej formy. To jest tylko pewien z takich drobnych etapów do sezonu otwartego. No tak. Dzisiaj Asia Jóźwik pobiła rekord Polski na 800 metrów. Pan też kilka razy był blisko tego, żeby pobić rekord Polski Czapieskiego. Na hali. Tak, ja teraz jednak pytam o stadion. Biegał pan wielokrotnie, minuta 43,5, cały czas w tych okolicach. Jednak rekord Pawła Czapieskiego z 2001 roku to minuta 42 z haczykiem. 43,30. Doskonale pan pamięta wszystkie rekordy. No nie, 43,20 coś, przepraszam, 30 to ja mam. I mimo, że ostatnie sezony, ostatnie lata pana kariery to wielkie triumfy na arenie krajowej i międzynarodowej, to ta życiówka na stadionie została ustanowiona w Rieti w 2011 roku. Tak, i czy pana celem cały czas jest pobicie tego rekordu, czy nie ma to większego znaczenia? Przede wszystkim powtarzam zawsze, że ludzie pamiętają zwycięzców, medalistów, a nie wyniki. I takich przykładów jest wiele ludzi, którzy nie mieli porażających życiówek w biegach średnich na 800-1500, a byli medalistami najważniejszych imprez. Aczkolwiek tak, jest to jeden z celów, żeby ten rekord Polski poprawić. Ciężko jest to zrobić w drugiej części sezonu, bo te biegi drugiej części sezonu są z reguły wolniejsze. A samotny bieg na 43-30 to jest nie lada wyczyn. No zobaczymy, no bardzo bym sobie tego życzył. Czy powtórzenie sukcesu sprzed dwóch lat, kiedy zdobył pan medal na Mistrzostwach Świata w Pekinie czy w Londynie, to jest możliwe? Oczywiście, że jest możliwe. Skoro wtedy było, to dlaczego nie teraz? A kogo pan uważa oprócz Dawida Rudiszy, bo to jakby oczywiste, za swojego największego konkurenta? Czy Amel Tuka to zawodnik, który długofalowo jest w stanie utrzymać wysoką dyspozycję? On w Monako pobiegł dwa lata temu minutę 42. Tak, to już 3 lata, jeżeli mówimy o roku 2017. Nie spodziewałbym się, żeby Amel Tuka był w stanie powtórzyć te wyniki, bo wtedy jeszcze nie posiadał paszportu biologicznego w antydopingu. I to może być ten czarodziejski pierwiastek, którego mu przez ostatni cały rok brakowało. Na pewno trzeba się obawiać każdego, bo 800 metrów jest naprawdę zdradzieckie i nigdy nie wiadomo, co się stanie. A można się pokusić o takie stwierdzenie, że trudniej jest awansować do finału niż zdobyć później medal w tym finale, co pokazał przykład igrzysk w Rio de Janeiro, kiedy zabrakło 1 setnej sekundy? No takie jest życie, taki jest sport i tak, faktycznie biegi półfinałowe są tymi trudniejszymi, bo wiele osób stawia wszystko na jedną kartę, a trzeba być naprawdę o wiele lepiej przygotowanym od całej reszty, żeby mimo to, że oni pobiegną szybko, też się załamać rezerwy i wejść do finału w miarę świeżym. Zobaczymy, jak to będzie w Londynie, na Mistrzostwach Świata. No mam nadzieję, że jak najlepiej dla mnie. Jeszcze ostatnie pytanie. Marcin Lewandowski, on łączy oba dystanse, 800 i 1500 metrów. Ja wiem, że jesteście innymi typami zawodników, że u Marcina dominuje wytrzymałość, u pana jednak szybkość. Jednak czy po 30 roku życia, w perspektywie kilku lat, zamierza pan się wydłużyć, spróbować coś z tym dystansem 1500 metrów? Jak już nie będę domagał na 800, to będę próbował półtoraka. Oby pan dawał radę na 800 jak najdłużej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.